cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dobry pani dyrektor. Witam serdecznie, witam państwa, witam pana redaktora. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka organizuje dziś duże spotkanie bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych. O czym będziecie rozmawiali? Tak, to już druga odsłona opolskiej sesji nauczycieli bibliotek szkolnych i pedagogicznych pod hasłem Czytam, więc jestem. Dzisiaj na naszej konferencji wystąpią m.in. pan Marek Wąsowski z Wydziału Rozwoju Kuratorium Oświaty w Opolu, który opowie o programie rządowym Książki Naszych Marzeń. To jest taki program, który ma pomóc kupić nowe książki, tak? Tak, ale tylko bibliotekom szkolnym. Duże pieniądze wchodzą w grę w tym programie? Kilka tysięcy na szkołę. Kilka tysięcy to jest dużo w przypadku takiej szkolnej biblioteki? Myślę, że w kwestii zakupu książek nie ma kwoty, którą można określić jako wystarczającą, dużą czy małą. Ale myślę, że szczególnie małe biblioteki w małych szkołach zyskają dość duży zastrzyk finansowy. No tak, bo biblioteki samorządowe, te takie powiedzmy publiczne, one pewnie mają większe możliwości niż szkolne sięgania po takie pieniądze na książki. Tak, dla bibliotek publicznych jest o wiele więcej programów również z Unii Europejskiej, z których można sięgać po dużo większe pieniądze, liczone czasami w tysiącach, dużo większych niż kilka. No właśnie, a samorządy i tak dokładają do utrzymania szkół, więc niechętnie dają pieniądze na książki, bo to dodatkowy koszt. Tak, ja reprezentuję bibliotekę pedagogiczną i w istocie budżet biblioteki jest niewystarczający do tego, aby zaspokoić potrzeby czytelnicze naszych czytelników, naszych użytkowników. Widziałem w programie także takie punkty dotyczące promowania czytelnictwa wśród uczniów, no bo to w końcu biblioteki szkolne. Tak, będziemy mieć wystąpienie pani doktor Stefanii Jagło z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, która zaprezentuje nam pewne procesy psychologiczne, społeczne dotyczące rozwoju dorosłego i dojrzałego czytelnika. Pani Beata Misiura z Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku opowie o promocji czytelnictwa w bibliotece szkolnej. Na podstawie czy na przykładzie swojej biblioteki, którą prowadzi w szkole podstawowej numer 3 w Ozimku. Będziemy mieli również bardzo interesujące wystąpienie pani dr Marzanny Pogorzelskiej z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, która zaprezentuje teoretyczne podstawy pracy metodą projektu w realizacji projektu Unsung Heroes dla amerykańskiej fundacji Lowell Milkel Center. Czyli amerykańskie doświadczenia w polskim wydaniu. Dokładnie tak. Przenosimy na grunt polski bardzo interesujący projekt, który już od kilkunastu lat funkcjonuje w Ameryce. To jest projekt, który realizują uczniowie wspólnie ze swoimi nauczycielami i poszukują nieznanych bohaterów. Norman Conard, który odkrył dla całego świata panią Irenę Sendlerową kilka lat temu, rok temu gościł w naszej bibliotece i wówczas rozpoczęliśmy ten projekt tutaj na gruncie opolskim. No w przypadku młodych ludzi, uczniów, to chodzi o to, by ich przekonać, że książka wcale nie jest gorsza niż tablet czy smartfon. No nie jest gorsza, jest nawet lepsza. Myślę sobie, że książka jest specyficznym medium. Medium, które paradoksalnie jest dużo bardziej interdyscyplinarne niż tablet, audiobook, e-book, telewizja czy radio. Tylko jak o tym przekonać młodego człowieka, który ma takie wrażenie, że jednym kliknięciem jest w stanie dotrzeć do każdej informacji? Mm-hmm. Choćby w Wikipedii. W radiu musimy cały czas nawijać. W telewizji musimy dobrze wyglądać. Z książką jest tak, że możemy sobie pozwolić na dłuższą pauzę, a także na wspaniałą swobodę, lekkiego, swobodnego po prostu bycia. Jeśli nawiązuje pan do googlowania, to chcę zdementować tutaj obiegowe opinie o tym, że wszystko jest w internecie. W internecie są informacje, natomiast wiedza jest w książkach. W internecie mamy bardzo dużo informacji, natomiast nie wiemy, kto te informacje stworzył. To są informacje anonimowe. Często o umiarkowanej wiarygodności. To podam taki przykład. Wystarczy zajrzeć na Wikipedię i sprawdzić, jak wygląda opis powodzi z 1997 roku i tam jako informacja pewna jest podana wiadomość, że Opole zostało zalane, bo wysadzono wały przed Opolem. A to nieprawda. Tak, oczywiście. Myślę, że to jest jeden z bardzo, bardzo wielu przykładów pewnej niewiarygodności i lekkiego podawania informacji i niebrania za te informacje
odpowiedzialności. Czyli źródła pisane są po prostu bardziej wiarygodne. Tak, książka to jest narzędzie, które funkcjonuje już od wielu, wielu wieków i myślę sobie, że da sobie radę z nowoczesnością i z postępem cywilizacyjnym i z nowinkami technicznymi w postaci elektronicznych nośników informacji. Natomiast musimy tej książce troszkę pomóc, stąd też dzisiejsza konferencja i nakłanianie do tego, by sięgać po książkę papierową. Znalazłem takie dane, z których wynika, że w zeszłym roku po raz pierwszy od prawie dekady wzrosła ilość Polaków sięgających po książki. No niedużo, 2,5%, no ale jednak. Trend się odwrócił. Z badań Biblioteki Narodowej, która realizuje takie szeroko zakrojone badania czytelnictwa, stanu czytelnictwa w Polsce, wynika, że około 40% Polaków raz w roku przeczytało książkę albo przeczytało jedną książkę. Natomiast około 11% czyta 7 bądź więcej książek rocznie. W związku z takimi danymi trzeba też mieć świadomość, że mniej więcej co drugi Polak pozostaje poza zasięgiem książki drukowanej w ciągu roku 2014, bo do tych danych się w tej chwili odwołuje. Nie przeczytał nic. Nie przeczytał nic. No, są to dane, które gdyby analizować na przestrzeni kilku wcześniejszych lat, to trzeba by powiedzieć, że te dane dotyczące stanu czytelnictwa stabilizują się i pewien portret czytającego czy też nieczytającego Polaka też jest już dookreślony. Są to ludzie z dużych miast, dobrze wykształceni bądź uczący się. Takie dane statystyczne dotyczące czytelnictwa to są bardzo wartościowe informacje dla dyrektorów bibliotek oraz dla władz, które te biblioteki prowadzą. Jeśli dowiadujemy się z takich badań, że na wsiach czyta się mało albo nie czyta się w ogóle, to tam właśnie powinniśmy budować i organizować punkty biblioteczne. Takie punkty biblioteczne, które chyba muszą przyciągać nie tylko książkami. Bo trzeba zachęcić, by ktoś przyszedł, a przy okazji także wziął książkę. Oczywiście, że tak. Biblioteka to dzisiaj nie tylko wypożyczalnia książek, to nie tylko magazyn książek, ale to przede wszystkim placówka realizująca konkretne działania, które przemycają gdzieś pomiędzy wierszami właśnie zachęcanie do czytelnictwa i zachęcanie do takiego dojrzałego i bardzo świadomego sięgania po książki. Biblioteka Pedagogiczna realizuje w tym zakresie szereg różnych przedsięwzięć promujących czytelnictwo. Zresztą dzisiaj w trakcie naszej sesji dla bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych będziemy prezentować takie działania. Zaprezentuje je pani Justyna Jurasz z Wydziału Edukacji i Promocji. Biblioteka w tym zakresie, w tym obszarze promocji czytelnictwa realizuje bardzo wiele interesujących w moim przekonaniu przedsięwzięć, konferencji, szkoleń, warsztatów, ale również lekcji bibliotecznych oraz różnych akcji w tym zakresie. Między innymi Opolską Konferencję Biblioterapeutyczną realizujemy również takie bardzo bliskie sercu nauczycieli przedsięwzięcia dotyczące nowoczesnej edukacji, jak coaching w edukacji, czy też tutoring. Ponieważ głównym naszym klientem są bibliotekarze szkolni, dla nich organizujemy również konferencję Kreatywny Bibliotekarz, Twórczy Uczeń, w którym opowiadamy o tym, w jaki sposób praktyczny nakłaniać młodych ludzi, dzieci i młodzież do czytania. A nie jest pewnym problemem kanon lektur szkolnych? Bo to są często takie lektury, które dla dzieci są dość obce, bo trudny język, na przykład, nie wiem, Młoda Polska, XIX-wieczny, Żeromszczyzna tak zwana, tak? Albo ponure nowelki o Antku, czy o naszej Szkapie. Co te dzieci na początku XXI wieku mogą czuć na ten temat, mogą myśleć? Jest to oczywiście bardzo prowokacyjne pytanie i nie chciałabym się tutaj za bardzo rozwijać, aby nie narazić się polonistom oraz organizatorom systemu oświatowego oraz programów, które należy realizować w trakcie całej kariery edukacyjnej. Natomiast kanon lektur w moim przekonaniu jest pewną bazą, pewnym fundamentem wyjściowym.
prawdą jest, że na bazie niektórych z tych lektur trudno zachęcać do takiego aktywnego czytelnictwa, ale przecież kanon nie zakazuje tego, aby czytać również to wszystko, co nam się bardziej podoba, na przykład niż te kwestie, czy te lektury, o których pan mówi. Myślę, że dobrze, że taki fundament istnieje, natomiast w istocie on bardziej przygotowuje do wiedzy z zakresu teorii literatury, aniżeli do aktywnego, relaksującego czytelnictwa. Pytanie, czy ta teoria literatury jest takiemu przeciętnemu czytelnikowi potrzebna w takim zakresie? No ale to pytanie do polonistów i do autorów programów. Dokładnie tak. Myślę, że kanon lektur powinien być modyfikowany i lektury nowe powinny zostać dołączone do tego już obowiązującego. Natomiast nad kwestią wykluczania z tego kanonu jakichkolwiek pozycji bardzo mocno bym się zastanowiła. Raczej jestem za tym, żeby czytać więcej, aniżeli aby wykluczać cokolwiek z tego kanonu, nad którym pracowano od lat już jakiegoś i myślę, że to powinno być realizowane dalej. No i szczęśliwie wygląda na to, że Polacy czytają więcej. Relacja z dzisiejszej sesji bibliotekarzy, także na antenie Radia Opole. Naszym gościem była dzisiaj dr Dagmara Kawań-Noga, dyrektorka pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.